Siemacie ludzie, witam w siódmym odcinku Rap Gadaniny, a dzisiaj przedstawię wam top 10 polskich klipów na YouTubie, rapowych oczywiście pod względem wyświetleń. Także uściślimy to sobie na początku, nie jest to żadne moje widzimisię, ma jakieś moje preferencje gustowe, ani inne takie rzeczy, to jest po prostu czyste wyświetlenia. I sprawa jest bardzo ciekawa, o czym się przekonacie za chwilę. Skąd pomysł na odcinek? Niejaki Mateusz Zawada pod piątym odcinkiem Rap Gadaniny zasugerował mi, abym zrobił top 100 polskich klipów rapowych oczywiście na YouTubie. Jest to zadanie karkołomne, oczywiście do zrobienia, ale nie ma większego sensu, ponieważ te liczby zmieniają się z minuty na minutę, z sekundy na sekundę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Ten ranking byłby nieaktualny w momencie publikacji go. Mam nadzieję, że ten ranking nie będzie nieaktualny w momencie publikowania go, ponieważ liczby, które dzielą raperów w ich klipach, to są setki tysięcy, więc to się tak szybko z dnia na dzień na szczęście nie zmienia, a mówimy tu już czasem o milionach lub kilkunastu milionach wyświetleń, więc ten ranking przez jakiś czas aktualny jak najbardziej pozostanie. Streściłem to do 10 klipów i zaczynamy od miejsca 10. A na miejscu 10 WWO w wyjątkowych okolicznościach 24 981 000 wyświetleń. Jest to najstarszy klip z tej listy. Został opublikowany oczywiście w zamierzchłych czasach przedyoutubowych, w telewizji, Viva, MTV, pamiętacie to jeszcze te czasy? W roku 2002. Próbowałem znaleźć informację, kto jest autorem tego teledysku, niestety nie udało mi się to. Napisałem do wytwórni prosto, być może mi odpowiedzą, być może mają tą informację gdzieś u siebie w archiwach. Postaram się opublikować w tekście, w opisie lub też na ekranie. A teraz przejdźmy do pewnych informacji. Klip na YouTube został zamieszczony 5 lutego roku 2008 i uzbierał tą dużą liczbę, która pozwala mu wejść do top 10 podsumowania. Jak widzicie, próg postawiony jest dosyć wysoko. Trzeba mieć minimum te 24 albo praktycznie 25 milionów, aby wejść do podsumowania. Album, z którego pochodzi singiel, który został oczywiście zobrazowany teledyskiem, to We własnej osobie. Ukazał się oczywiście wytwórni prosto, a wyróżnienie, jakie zdobył ten album, to nominacja do Fryderyka w kategorii hip-hop za rok 2002. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w teledysku wystąpiła Playmate Playboya z roku 2003. Miłość sprzedawana, pieniądz kochany, w wyjątkowych okolicznościach witamy ładnie, ona a on kradnie. Na miejscu 9 Popek Monster i Dirty Diana, czyli tak zwana brudna Darianna. 25 milionów 91 tysięcy wyświetleń. Słuchajcie, jest to jedyny singiel na tejże liście. Też się zdziwiłem. Numer Dirty Diana nie ukazał się nigdy na żadnym krążku. Chyba że się mylę, to nie poprawcie. Ale sprawdzałem to wielokrotnie w różnych sklepach muzycznych, Wikipedii, YouTube'ka i innych dziwnych stron. Także jest to jedyny singiel. Ukazał się oczywiście nakładem wytwórni Wagwan Production, a za klip odpowiada Wagwan Entertainment. Jako że jest to singiel, to nie powiem wam, kiedy ukazał się album, bo się nie ukazał na żadnym albumie, ale sam singiel miał premierę 1 lipca roku 2014. Na miejscu 8 Paluch i jego numer Bez Strachu, 27 792 wyświetlenia. Premiera tego dysku miała miejsce 20 listopada roku 2013, a równo miesiąc później, 20 grudnia 2013 roku, ukazał się album Lepszego Życia Dealer, z którego tenże singiel pochodzi. Wytwórnia, w której ukazał się album Lepszego Życia Dealer, to oczywiście BOR Records. Album Lepszego Życia Dealer, z którego pochodzi singiel Bez Strachu, 19 lutego 2014 roku zdobył wyróżnienie Złotej Płyty, 13 września tego samego roku pierwszą platynową płytę, a 27 stycznia 2016 roku przyznano mu podwójną platynową płytę. A za produkcję klipu odpowiada ekipa z Poznania 404. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Witam mnie świt, witam go na luzaku. Radości, łzy i smutku pół na pół. Na miejscu 7 z Buku Młoda Krew z gościnnym udziałem Śliwy oraz Sztosa. 28 989 000 wyświetleń. Singiel oczywiście pochodzi z płyty Życie Szalonym Życiem, która została wydana 6 grudnia 2014 roku, a klip ukazał się 29 listopada roku 2014. Oczywiście wytwórnia Step Records, a za klip odpowiada Dirt Video. Album Życie Szalonym Życiem zdobył wyróżnienie Złotej Płyty 27 maja 2015 roku, a 2016 rok to platynowa płyta 27 stycznia tego roku. Płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze, kto przyjmuje tu ster, pamiętam je, żywo patrzyłeś na mnie, nie sądziłeś, że się w tym miejscu zna. A teraz miejsce 6 i 5 zarazem, obydwa miejsca, które będą należały do Gangu Albanii. Miejsce 6, Gang Albanii dla prawdziwych dam. 29 388 000 wyświetleń. Oczywiście wytwórnia to Step Records, album to Królowie Życia. Wyróżnienie, jakie zdobył ten album, to platynowa płyta uzyskana 13 maja 2015 roku oraz potrójna platyna 26 sierpnia 2015 roku. Za klip dla prawdziwych dam opowiada ekipa Evil Eye Studio, a sam album został wydany 24 kwietnia także roku 2015. Prawdziwa dama, to twoja mama, to twoja mama, to twoja mama. Szanu
miejscu piątym także Gang Albanii, albański raj, 30 milionów 802 tysiące wyświetleń. Ponownie wytwórnia Step Records, ten sam album, Królowie Życia, te same brzmienia, ta sama data wydania. Za klip albański raj odpowiada ekipa ML Films. Lecimy na grubo, popuść graj. Keszke w meszke hin, keszke w meszke hin, ryski, szyski, szyski, to król Albanii. Na miejscu czwartym single z płyty Równo noc, słowiańska dusza. Nabicie oczywiście Donatan, a gościnnie w kawałku Borikson oraz Kajman. Czyli numer Nie lubimy robić, który zgarnął 31 milionów 618 tysięcy wyświetleń. Premiera teledysku miała miejsce 9 lipca roku 2012, a premiera albumu 26 października tego samego roku. Album ukazał się w wytwórni Urban Rec, a wyróżnienia jakie zdobył to: złota płyta uzyskana 7 listopada roku 2012, platynowa płyta uzyskana 5 grudnia 2012 roku, podwójna platynowa płyta uzyskana 30 stycznia roku 2013 oraz diamentowa płyta uzyskana 24 kwietnia roku 2013. Jest to jedyna do tej pory diamentowa płyta w historii polskiego rapu, jakby nie było. A za klip odpowiada Piotr Smoleński. Nie lubię my robić, lubię my się włożyć, kiedy szans na wodzie. Teraz skaczamy w top 3. Na miejscu trzecim numer K2 z gościnnym udziałem Buki. Jeden moment, 47 milionów wyświetleń, 82 tysiące. Teledysk miał swoją premierę 27 maja roku 2014. Single pochodzi z albumu Anatomia. Wytwórnia to oczywiście Max Flow Records, a wyróżnienie jakie zdobył ten album to platynowa płyta przyznana 13 maja 2015 roku. A za klip odpowiada ekipa AG Studio. Zanim odejdę, nim odejdę stąd, chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą, pójdziemy razem tam. Na miejscu drugim singiel KNA z gościnnym udziałem Chiby oraz Wdowy, zbyt wiele, 49 milionów wyświetleń, 512 tysięcy. Teledysk miał swoją premierę 12 lipca roku 2014 na YouTube, pochodzi oczywiście z albumu Piątek 13, którego premiera miała miejsce 14 lutego 2014 roku. Wytwórnia, w której ukazał się album, to oczywiście Prosto, a album zdobył następujące wyróżnienia. 19 listopada 2014 roku zdobył wyróżnienie złotej płyty, a 13 stycznia 2016 roku zdobył wyróżnienie płyty platynowej. Za produkcję klipu odpowiadają Mirek Kaśmierczak oraz Paulina Małyska z Pułap Collective. Chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam. Czarny i biały to nie tylko ja. Idę po swoje, bo to nie wstyd. Przechodzimy do miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym, i tutaj chyba nie będzie zaskoczeń, od wielu lat przodownik, jeżeli chodzi o wyświetlenia na polskim YouTubie, Grupson na szczycie. 57 milionów 304 tysiące wyświetleń. Singiel pochodzi oczywiście z albumu ORS, który został wydany nakładem Max Low Records w roku 2009. Konkretnie to 19 sierpnia. Premiera tego klipu na YouTube miała miejsce 26 października roku 2009. A wyróżnienie jakie zdobył album ORS to złota płyta przyznana w roku 2013. Za klip odpowiada ekipa New Black. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Słuchajcie, to było na tyle. Tak wygląda top 10 najpopularniejszych polskich klipów rapowych na YouTubie. Zrobiłem dosyć intensywny research podczas robienia, zestawienia tego top 10, więc mam nadzieję, że żadnego klipu nie pominąłem. Sprawdźcie moje inne materiały, dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę. Mówię to jak typowy YouTuber. Cóż, tak bywa. Widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, już niedługo. Także wywiady, czuwajcie. Czołem.